Przypomnij sobie wzór na pochodną funkcji potęgowej. Jak mam funkcję x do n tej to pochodna tej funkcji po xie to jest n razy x do potęgi n mniej pierwszej. No taki wzór pokazywałem w poprzednim filmie. No i w tym filmie spróbujemy przekonać się, że ten wzór ma sens, ale nie będę go dowodził ściśle, tylko pokażę wam proste przykłady, na których zobaczymy, że to, co ten wzór nam mówi dla tych prostych przykładów, to jest zgodne z naszą intuicją. Z naszym zrozumieniem, co to jest pochodna funkcji. Więc weźmy sobie pierwszy, najprostszy przykład F od X równa się x po prostu. To jaka będzie pochodna tej funkcji F' od x? No, zgodnie z tym wzorem, tutaj muszę napisać wykładnik razy x do wykładnika o jeden mniejszego. No jaki to jest wykładnik? No x. Do pierwszej po prostu wykładnik jest równy 1, czyli tutaj muszę napisać, że to jest 1 razy x do potęgi 1 odjąć 1, wykładnik zmniejszam o 1, czyli to będzie po prostu x do potęgi zerowej, a x do zerowej to jest po prostu 1. No dobrze, no to zobaczmy, że to się zgadza, rysując po prostu wykres tych funkcji. Rysuję tutaj wykres obu tych funkcji, funkcji i jej pochodnej. Zacznijmy od funkcji. f od x równa się x. No to po prostu to jest funkcja liniowa, której wykres wygląda jakoś tak. To jest prosta f od x równa się x, której nachylenie jest stałe i jest stale równe 1. Tak? No a jak wygląda wykres tej pochodnej? No pochodna to jest funkcja stała, stale równa 1, czyli jej wykres to będzie taka po prostu pozioma prosta f' od x stale równe 1. No i rzeczywiście zauważmy, że to się doskonale zgadza z naszą intuicją, dlatego że jak mamy funkcję f od x równa się x, no to jakie jest nachylenie tej prostej? W dowolnym punkcie, jaki tutaj sobie weźmiemy, jakbyśmy narysowali styczną do wykresu tej funkcji, to ona by się po prostu pokrywała z tą funkcją, dlatego że to jest funkcja liniowa, jej nachylenie jest stałe i to nachylenie jest stale równe 1. No więc w każdym punkcie nachylenie tej prostej jest po prostu równe 1. No a pochodna funkcji, no to mówi nam, właśnie jaki jest współczynnik kierunkowy prostej stycznej do wykresu. No więc jeżeli mamy funkcję, która ma stale nachylenie równe 1, no to w każdym punkcie nachylenie stycznej do wykresu będzie po prostu równe 1. No i to się zgadza. Tak? Nie ma tutaj nad czym się rozwodzić. To się doskonale zgadza z naszą intuicją. Weźmy zatem inny przykład. Powiedzmy, że mamy funkcję F od X równa się x kwadrat. No to jest funkcja kwadratowa, ona już nie będzie miała stałego nachylenia. Obliczmy jej pochodną. F' od x. No jak obliczymy jej pochodną, no to zgodnie z tym wzorem to będzie tak, to będzie 2 razy x do potęgi 2 odjąć 1. Czyli to będzie 2 razy x do potęgi pierwszej, czyli po prostu 2x. No to znowu narysujmy sobie wykresy funkcji i jej pochodnej. Czyli tutaj będziemy mieli układ współrzędnych. Postaram się to zrobić w miarę dokładnie. Czyli powiedzmy, że tak. Tutaj będzie 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 i tak dalej. No i teraz narysujemy wykres funkcji x kwadrat. No to w zerze ta funkcja ma wartość 0. W jedynce ma wartość 1. W minus 1 też ma wartość 1. W dwójce ma wartość 4. Bo 2 do kwadratu to jest 4, czyli to będzie gdzieś tutaj. W minus 2 też ma wartość 4, czyli to będzie gdzieś tutaj. Dobrze, teraz spróbuję narysować parabole przez te punkty. No, mniej więcej powiedzmy. No i teraz jak wygląda wykres pochodnej? No, pochodna to ma być 2x, czyli to jest funkcja liniowa o nachyleniu 2, czyli będzie przychodziła na przykład przez punkt o współrzędnych 1 i 2, przez punkt o współrzędnych 2, 4, czyli akurat przez ten. No i tak samo tutaj dla ujemnych, przejdzie przez 0 oczywiście, Czyli ta prosta będzie wyglądała mniej więcej tak. No i tu jakoś dalej. No powiedzmy, że jest w miarę prosta. Niełatwo się rysuje. Linie proste od ręki bez linijki. No i teraz zastanówmy się, czy to się zgadza z naszą intuicją. Powiedzmy, że interesuje mnie nachylenie stycznej do wykresu funkcji x kwadrat. Tutaj w punkcie x równym minus 2, czyli w tym punkcie. No to jak wygląda ta styczna? No ona będzie wyglądała jakoś tak. No widzimy, że jej nachylenie jest ujemne i to dosyć mocno ujemne, to znaczy co do wartości bezwzględnej, to to nachylenie jest dosyć duże. No i to się zgadza, no bo wartość pochodnej w tym punkcie jest dokładnie równa minus 4, no bo jak sobie obliczymy f' od minus 2, no to jest 2 razy minus 2, czyli minus 4. Czyli to się zgadza mniej więcej z tym obrazkiem. Widzimy, że to nachylenie tutaj jest mocno ujemne. No, gdybyśmy chcieli narysować styczną do wykresu w punkcie x równym minus 1, no to to nachylenie będzie mniej więcej takie. Widać, że, że ono nadal jest ujemne, ale co do wartości bezwzględnej jest mniejsze. Jak sobie obliczymy wartość f' w minus no 1c, to ono jest równe minus 2. No, to się dosyć dobrze zgadza. Widzimy, że ta, ta prosta, mniej więcej taki nachylenie tutaj ma. No, widzimy na przykład, że w zerze styczna do tego wykresu jest pozioma. No i bardzo dobrze, bo f' od zera jest równe 0. Czyli nachylenie tej prostej stycznej tutaj jest równe 0. No, jak sobie weźmy na przykład ten punkt, czyli x równe 2. No tutaj, jak narysujemy nachylenie stycznej, no to widzimy, że ono jest tym razem dodatnie. No, a f w dwójce to jest po prostu 2 razy 2, czyli 4. Ono jest dokładnie przeciwne temu nachyleniu, które było po tej stronie. No i to się rzeczywiście zgadza z tym, co tu widzimy na obrazku. Widzimy, że to nachylenie jest dosyć duże, na pewno większe niż 2, bo 2 to jest nachylenie tej prostej narysowanej na zielono. Więc widzimy, że rzeczywiście, przynajmniej dla tych przykładów, które tutaj mamy, wygląda na to, że te wzory mają sens. Wygląda na to, że zgadza się to z naszą intuicją i z naszą wiedzą na temat tego, co to jest pochodna funkcji. W kolejnych filmach pokażę jeszcze kolejne zastosowania tego wzoru, no i pokażę też wreszcie dowody tego wzoru dla pewnych szczególnych przypadków.